Siemaneczko, cześć, czołem, czeski z tej strony i dalej gramy w Bridge. I teraz tak, byśmy tam pojechali, no, a właśnie, tak sobie jeszcze odkryłem coś, chciałem wam pokazać, że znaczniki można sobie zmienić kolor. Na przykład promu, żeby lepiej go widzieć, nie wiem, taki zielony podamy, żeby to była nadzieja na powrót, nie? Na przykład stacja tlenowa, to jest też ciekawe, bo to, czyli tu byśmy mogli zaznaczyć sobie może na żółto jakoś powierzchnia ze szkłem. Może taki niebieski. Ratownicy tam tak na czerwono. Czyli tak, mamy ratowników, czyli tam gdzie mamy dotrzeć to jest daleko. To jest coś ze szkłem. Tutaj to też jest dosyć spora droga. Ale mamy tutaj blisko, to na dole. Co to było w ogóle? To takie stacja tlenowa. O! To tam co tam będzie chyba też tlen, nie? Dobra, no to co? Chyba polecimy tu. A, to jest niedaleko. Leci! Nie wiem cokolwiek co stacja tlenowa znaczy, ale bym stację tlenową rozumiał jako. Co to za asteroida i co nada nam? O kurde, ale ona jest w ten. Dosyć wytrwała. Aha! Dobra. Czyli co, możemy tutaj się doładować? Tak średnio. Ale coś nowego tutaj, jakieś rzeczy odkryliśmy. Czy możemy tu wejść do stacji sobie po prostu? O kurde, nie wiem czy mi starczy tlenu tyle. Dobra, wiecie co? Ja sobie wrócę jeszcze. Bo tam trzeba trochę sobie powalić. Szybko! Szybko! Chociaż nie wiem, czy przez ten czas to już bym nie zniszczył tego. Ale nie będziemy ryzykować kolejnym tym. Łap oddech. Uff. Dobra, w ogóle zobaczmy, co nam tam, coś odkryliśmy nowego, wyposażenie, przedmioty. Świeca tlenowa. O, metal i bateria. Trochę tego na tamtego, trochę napięcia i mamy to, cud hydrolizy. Nie możesz wdychać wystarczającej ilości tlenu z tą świecą, ale przynajmniej możesz zaczerpnąć kilka ochrypłych oddechów. A rozumiem, czyli to nam napełnia tlen, jakbyśmy po prostu mieli za mało. Co by było dosyć spoko, jakbyśmy chcieli daleko zalecieć, nie? To byśmy mogli sobie uzupełniać ten tlen w trakcie drogi. Dobra, ale zajrzyjmy do tej stacji tutaj tlenowej. Co my tu mamy ciekawego? A damaged door scanner. You can scan the scanner with a scanner to record the scanner's damage data to the standard scanner protection system for emergency depressurization of the compartment. You will need a scanner. I used the word scanner 8 times. Ten schemat skanera. A może jak ja rozwalę to coś, może lepiej jakbym tu coś z tym skanerem? A zobaczmy, czy możemy zrobić skaner. Bo jak rozwalę, wiecie, te drzwi, to nie będę na pewno miał w środku tlenu. Dawać lód.
Dobra. Gdzie mamy? Tutaj swoją stację mamy tutaj. Bo zaraz znowu się zgubię. Dobrze, dobrze, już. Zobaczmy, czy możemy zrobić ten skaner. Wyposażenie, narzędzia. Skaner. Metal, bateria, plastik, żarówka. Czyli nie, nie możemy zrobić. Czy będziemy tak... Ten... A właśnie, momencik. Ja bym się jeszcze napił przy okazji. Ej, dlaczego ja to wrzuciłem? Ja chciałem się napić. Korzystanie... Aha, dobra. Tym przyciskiem, dobra. Świeża wódę. Dobra, czyli musimy jednak rozwalić te drzwi, bo myślałem, że jak będziemy mieli skaner... Nie jesteś ty żonaty? Ja jeszcze nie jestem, ale bardzo chcę. Jeśli my przeżyć, możemy iść na randkę. Ratujesz mnie? No dobra. Dobra, to powalimy sobie trochę. Aż dobrze, że wziąłem sobie drugi. A w ogóle nie możemy tym na przykład? Nie. Czyli tu jest jednak tlen. Wydobądź. Nożyce. No dobra. Ciach. Dziura w gumie. W ogóle tak jakoś krzywo teraz się tutaj lata. O, to dobra. To weźmiemy sobie. Dobra, fajnie, że tutaj akurat przynajmniej... Wow! Chyba mnie coś popieściło. Dobra, i co, to wszystko tutaj? Co? Momencik, tam chyba jeszcze mogę to... Gumę, dobra. Czy ja mogę coś tu jeszcze zrobić? Dobra, nie wydaje mi się. Chyba rozebrałem, co mogłem. Zabrałem też, co mogłem. Jeszcze mnie w dodatku prąd popieścił. To co? Wypływamy na powierzchnię. Bo to jest jakiś lód. Lodu mam już sporo. Ale może coś tu jeszcze znajdę fajnego? Tam coś jest fajnego. Chociaż myślę, że te fajne rzeczy to są pozaznaczane. Dobra, ja bym sobie wziął trochę metalu. Tutaj widzę na przykład jest. Żeby, kurde, nie gubił też, dobra, w stronę naszego domku, stacji. Ciach. Bo z metalu mogę sobie zrobić kolejne te łamacze, nie? Ja bym też pozbierał więcej, może nie tyle lodu, co tych rzeczy, żeby w razie co sobie zrobić żarcie. Dobra, wracamy. Zobaczmy też, co tam nowego nam odkryli. Obiekty, stacje. Stacja tlenowa. Stacja tlenowa, ręcznie wykonana jednostka z bateriami produkująca tlen na bazie hydrolizy. Nagrzewa się tak bardzo, że po uruchomieniu lepiej jej nie dotykać ani nie rozbierać. Stacja śmierdziałaby wodorem. I czymś całkiem znajomym, gdyby nie próżnia i twój skafander. Tylko, że nie mam jeszcze amelinium.
Generator tlenu. Ogólnie rzecz biorąc, jest to wewnętrzna bateria z dość skomplikowanym wzorem z taśmy izolacyjnej. Wszystko to pasuje do eleganckiej walizki i ma wymyślną nazwę. Możesz być z tego dumny i wsadzać to do stacji tlenowych. To bym mógł zrobić, tylko że tą stację nie mogę jeszcze. Gdzie odbierasz sygnał znowuż? Co ci chodzi? Nie wiem, czy mam się rozglądać, że gdzieś odbieram sygnał, czy co. Ale chyba nie. Co by tu zrobić ciekawego? Dobra, myślę, że wyposażenie sobie zrobimy, narzędzia. I ten łamacz jeszcze jeden zrobimy, bo już jeden nam się zniszczył. I ogólnie to... Kurde, te amelinium nie wiem skąd brać. Rolka tkaniny, metal... Amelinium chyba jeszcze nie mogę zrobić, niestety. Świeca tlenowa. O, w ogóle mamy te świece tlenowe. Co jest, kurde, spoko, to bym... Może te świece ze sobą zabrał tak na wszelki wypadek. ...600 metrów? Nie, no to jest daleko. Weźmy sobie pod jedynkę. Klemu się jednak porozglądał jeszcze tutaj po jakichś stacjach. Na przykład tam gdzieś, nie? Chociaż z drugiej strony... Kurde, nie wiem, gdzie te amelinium znaleźć. To jest, kurde, problem. No, to nie, to jest zebrane. Tu mieliśmy tlen, to sobie zaczerpniemy po prostu. Dobra. I... Nie wiem, czy tam jest, kurde, nie za daleko tutaj. Dalej! Fruń! Even the service center wouldn't be able to clean it from the inside. It's impossible to repair it. The paint itself also has no value after freezing. O, tu coś jest. Tylko, że najgorsze, że to nie jest stacja tlenowa. Ale... It's probably the owner of the shuttle with paint. He was engaged in illegal pumping during the crash, judging by the traces of paint on his hands and a huge hose stuck to his face. Pff. Co to? Co to jest w ogóle? Plotka głosi, że przemiennicy mogą otworzyć każdy zamek za pomocą skanera siatkówki. Nie mam pojęcia, jak to robią, ale pewnie z pomocą jakichś oczu. Powinien spróbować, skoro coś wypadło. No dobra, to weź. Kurczę, no najgorsze, że to jest... Będę, kurde, zaraz musiał się wspomóc naszymi klinami. Dobra. Załadujmy jedną baterię. Chyba będę musiał po prostu porobić dużo tych baterii tlenowych. Bo tak to my to nic tu nie przeszukamy. No już jestem blisko domu. Kurde, nie drzyj się na mnie. Dobra, zobaczmy sobie, ile nas kosztuje zrobienie dużej ilości tych baterii.
świecy dla nowych. Metal i bateria. Metal, alkalia. Alkalii w ogóle nie mamy, ale kurde byś... No baterii mamy sporo. No, nie wiem, czy tak sporo znowuż. No ale 3 na przykład bym mógł zrobić te świece, nie? Zróbmy sobie. Kiedy próbuję połączyć się z tym punktem, sygnał nie przychodzi. Bardzo dziwne miejsce, najprawdopodobniej śmiertelne. Musisz się dowiedzieć, co tam jest. Tylko co oni mi tu znowu pokazali, że gdzie ja mam... Najgorsze jest to, że on mi coś pokazał. O, tu jest jakieś miejsce. 800 metrów. A w ogóle to pokazuje, co to jest? Nie, nie wiadomo. Tylko to, kurde, wszystko jest kawał drogi. Ja bym potrzebował jakiś sprzęt lepszy. Właśnie, skanera chyba też nie mogę zrobić jeszcze, nie? Skaner, metal, bateria, plastik, właśnie żarówki nie mamy. I nie wiem, jak ją zrobić. Dobra, tam widzę przede wszystkim metal. Model from the advertisement of the Global Funeral Agency. She looks good even without her head, but I wouldn't recommend touching the picture as it could be regarded as sexual harassment. Tu byliśmy. Tam coś takiego widzę, ale dobra. Zaczerpnijmy może tlen. A dobra, może pozbierajmy sobie jak najwięcej metalu. Dawaj, 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 ziomeczek. Dobra, znowu wyrzuciłem, bo przyzwyczajenie jak klikam prawym przyciskiem, jaką, żeby menu otworzyć jakieś czy coś, ale to tak tu dalej nie działa, niestety. Dobra. Metal do metalu. Takie trochę zwiedzanko dzisiaj. A my polećmy właśnie zobaczyć, co my tutaj mamy. Toilet detected. Some of our clients are very sensitive about toilet talk, and therefore we included a dictionary filter, which will replace the word feces with the word joy. Toaleta wykryta. Aha. Judging by the amount of joy around, this is the debris of the liner's public toilet. This means that there may be large reserves of water from the shower tanks nearby. The main thing is not to confuse them with liquid waste tanks. Z chomik jakiś. Chomik w kiblu. Bieda czyna. Z jakiegoś powodu zawsze było dużo tych gryzoni. Nie wiem, czy uciekły skądś i się rozmnożyły, czy zostały specjalnie wyhodowane. Ale myślę, że ich jeszcze sporo więcej. No cóż. Nie no, nie będziemy brać tego. Chomika. Ale bym tutaj wziął chętnie. Bateria jeszcze też. Tutaj jest dobrze. Mamy coś fajnego jeszcze. Tkanina. Tutaj metale. Dobra, chyba czas wracać. Bo się zaraz udusimy. Już, już, blisko jestem. Nie krzyczcie. Dobra. Co my tu w ogóle znaleźliśmy? Plastik. Metal rafinowany. Taki w całości. Dobra. I też jakąś receptę na coś. Zasoby. Żółtawa woda. Wykonany z niej
ze zwykłej wody przez naturalną alkalizację przez nerki. Wykonany ze zwykłej wody przez naturalną alkalizację przez nerki. Mhm, czyli siuśki. Tylko czy nam coś, do czegoś to jest potrzebne? Szczerze powiedziawszy, chyba ta żółta woda na razie nie jest do niczego nam potrzebna. Chyba, że mamy tu jakoś naprawić to. Nie, nie da się. No dobrze. Dobrze, że jakieś baterie znaleźliśmy też. Nożyczki. Tkaninę. No i żółtową wodę. Wykonane ze zwykłej wody. Ej, czekajcie, bo ja znowu już wyrzucałem to wszystko. Jak ja jestem po prostu... Ja się nie nauczę, że po prostu... Ja się nie nauczę, że przycisk prawy to jest wyrzucanie, nie? Nie zapamiętam tego. Będę cały czas wyrzucał. O, ale to bym akurat wyrzucił. Dobra, żółtawa woda. Ej, bo ja tutaj już nie mam miejsca prawie. Uchu, lipka. Trzeba by było coś zrobić z tego wszystkiego. Czy spróbować pokonać promieniowanie bez skafander? Musisz spróbować to nas uratować. Ja nic nie musieć. O, tu coś jest. A nie, to jest tam kibel. Dobra, nieważny, nieważny. Ja bym, kurde, sobie zrobił jakiś skafander, tylko ja amelinium jeszcze nie mam. Ja nie wiem, jak produkować nawet amelinę, albo gdzie znaleźć. Ale byłem tam. Spróbujmy gdzieś tutaj podlecieć, może tu gdzieś będzie amelinium. Takie, wiecie, prawdziwe amelinium, że nie, tego nie pomalujesz. O, zagrożenie zamarznięciem. Okej. Okay. Czyli tu się nie za bardzo można zbliżać. Może tu coś będzie jeszcze fajnego. A może tu jest amelinium? I może wiertarom? Co wy na to? Ueno. No to już wiemy, gdzie jest amelinium. Dobra, wracamy. Mamy amelinium, to chyba będziemy mogli zrobić... Nie, skaner nie możemy, mamy żarówkę. Skaner. Ale coś mogliśmy na pewno zrobić, jakieś chyba skafandry, czy coś tam. Myślę, że to będzie spoko. Właśnie, ciekawe jak się uleczyć. Czy można się uleczyć po prostu odpoczywając? Mhm. To jest leczenie, tylko że wtedy ten zwiększa się głód i pragnienie, nie? Dobra. Ale nie ma jakiejś tragedii. Okej. Okay. Amelinium. Rolka tkaniny. Aha. Farba ołowiowa. No tak. Czyli farba ołowia to jest coś, co my jeszcze nie znamy. Żarówki nie mamy. Czyli generalnie to tak... Gówno umimi jeszcze. Moglibyśmy robić stację tlenową, raczej wykonana, produkująca tlen na bazie... Czyli mógłbym zrobić sobie te stacje tlenowe, tylko że... Dupa to nam daje. Dobra, weźmy... Weźmy trzy razy metal. To sobie zrobimy po prostu... To oczywiście.
na dwójkę. I chyba idziemy szukać jeszcze coś, bo... Nie wiem, tam chyba jeszcze nie byliśmy. Też nie jestem pewny. A nie, no tutaj... Byliśmy? Nie. O. Pad do gier, no na porajniejszych konsoli. Extendo Slim. Kiedyś wciskaliśmy te guziki godzinami, aż bolały nas palce. To było zdecydowanie dobre czasy. No dobra, tu to samo powie? Tak. Mortal Kombat. Wersja ostateczna. Legendarna gra walki na najlepszą konsolę. Marzenie wszystkich facetów na wszystkich planetach. Krew, flaki, półnagie laski, stalowe mięśnie wombata. To wszystko, czego pragnie, potrzebuje facet, gdy ma 15 lat. O, a co to? A, to jest ziomek, dobra, to już wiem. To? A. Sądząc po włosach, ktoś już użył głowy, by to zmiażdżyć. Zmiażdżony. O, a tutaj coś jeszcze jest. No właśnie, tylko że nie mam skaneru. Wody, to czemu nie? To co tu się dzieje? A lot of various goods were transported in the cargo holds of the liner unnamed. The Global Funeral Agency rented only a small part of the ship's space in the framework of the advertising company and has nothing to do with these goods. Wiem, że nie mam tlenu, ale użyjemy z tego. Bo ja chciałbym, kurde, pozwiedzać w końcu. Dobra, czyli tutaj dupa znaleźliśmy. Kurde, tam wszędzie jest za daleko. Tak, wiem, że się zaraz uduszę, kurde, trudno. Dobra, w ostatnim momencie. W ogóle tam z tyłu coś jest, może tam coś znajdziemy? Może tam coś będzie, bo tam jest dosyć blisko. Mamy sporo butelek. Zrobił sobie więcej jedzenia. Nie pamiętam, czy jedzenie potrzebowało dwóch kostek lodu? Dobra, baterię bym schował. Przykład tutaj. Wykorzystanie. Nie, wystarczy jedna kostka lodu, żeby zrobić pakiet żywieniowy. Dobra, czyli tak. Zrobimy sobie jeszcze ze dwa. Ciekawe, czy będę mogę robić jakieś też skrzynki będę mógł robić, może jakieś. Bo to było mega, ale to mega przydatne. A jeszcze bardziej przydatne by było coś, co by na przykład nam się pozwalało szybciej poruszać. Albo jakiś sprzęt. O, tak jak w Subnautice był taki ten do pływania. Pojazd. O. Ziomek, siema. It looks like a mail delivery shuttle. Surely it was carrying a lot of useless things, most of which were stolen before loading.
Co to? Gacie? Para modnych, kolorowych spodenek sportowych dla dużych facetów. Nie można ich nosić w skafandrze ze względu na wbudowany system pompowania odpadów. Ale jeśli w pobliżu jest jakaś plaża, będziesz mógł zdjąć z siebie ten zbieracz moczu. nie. Nożyczki. Czy ja mam coś tu jeszcze fajnego? Mam tutaj coś tu. Świece tlenowe poznajdowałem, tylko że kurczę. Ja bym chciał znaleźć coś bardziej przydatnego. No już, już. Co już do mnie krzyczysz? Kurczę, ten tlen jest naprawdę mało starczy. Tu coś na dole jeszcze jest. O, albo chodźmy załadować sobie tutaj tlen. Nie wiem, czy ja byłem tutaj. Wydaje mi się, że dziś musimy znaleźć schemat na żarówkę, żebyśmy w ogóle mogli. Dobra, już tutaj ograniczony tlen, już kurde. Już naładowałeś sobie tlen? To lecimy. I czekajcie, gdzie to było? Kurczę, trochę się czasami gubię. Tu. Zastanawiam się, czy coś tutaj nie znajdziemy, nie? To jest coś. Aha, magnetofon, dobra. Magnetofon to jest przydatna rzecz. Judging by the degree of decomposition, this subject died long before the catastrophe. We have a murder here, Sherlock, and we just have to ignore it. O, żarówka! Żarówka! It is unlikely that he suffocated from this, being in a spacesuit where oxygen is sufficient for an entire full breath. Co to? Co to jest jakiś... tabletki powlakane, teraz o smaku bananowym. Lek Nowiczok jest rozwijany przy wsparciu Stowarzyszenia Emerytalnego. Skład tego unikalnego leku zawiera takie rzadkie składniki jak kreda, prawdopodobnie zwiększająca potencję seksualną, węgiel, prawdopodobnie również coś zwiększający, woda i cukier i kwas askorbinowy. Zalecane dla osób, które osiągnęły dojrzałość seksualną i doświadczają nieuzasadnionego lęku przed intymnością nawet ze samym sobą. Tabletki na potencję dla mężczyzn. Pamiętam, że zjadłem całe pudełko, jak byłem dzieckiem, bo myślałem, że to słodycze. Po raz pierwszy odkryłem pewne osobliwości ciała, takie jak niekontrolowane wymioty i biegunka. Opa, jednocześnie. Łoki. Też tak można. Czy możemy tutaj... Właśnie, żarówkę. Numer 2. Dobra, bo nam już zaczyna brakować tlenu. Czy co? A zaryzykuję, nie będę sobie ładował baterii, bo jestem już bardzo blisko. No trochę nam ucieknie życia, ale się prześpimy. I zaraz będzie całe żyćko. Dobra. Dobra, żyjesz. Już nie jęcz. Już, już. I jeszcze kundony, żeśmy znaleźli. Dobra, żarówki mamy. Ciekawe, czy my będziemy mogli robić te żarówki. Chyba nie, możemy je tylko znaleźć. O, to niedobrze. Ale byśmy mogli wtedy teraz zrobić
Gdzie to jest? Skaner przede wszystkim. O, nawet wszystko mamy przy sobie. Mamy skaner. No, dobra. Nie, tu było skanowanie jakieś. No, o, i to jest coś, co nam się przydaje, bo możemy skanować schematy. No właśnie. Podręcznik przetrwania to było tutaj? Humorystyczny poradnik przetrwania, nagrany przez jednego z przyjaciół dziadka. Nawet wycięli kilka ujęć z jakiegoś filmu i umieścili je w nim. Nie sądzę, aby taka rada mogła być przydatna, ale szczerze mówiąc, ta sytuacja jest dziwnie podobna do mojej. Nawet kura tam jest. Podręcznik przetrwania. Ej, czekajcie, bo my możemy chyba... Łóżka setę. No właśnie. Czy można to jakoś oglądać? Sikać czy nie sikać? Spacja, tak niebezpiecznie, tak nieprzewidywalne. O. O, pff. To ten chomik. Wskazówka, nie panikuj. To jest źle. Staraj się wstrzymać wszystko w ryzach. Ble, 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 ble. Za szybko trochę to leci. To jest źle, czyli prądu nie tykamy. No, taki skafander to by się przydał. Nie sikamy w kosmosie. Nie dotykamy prądu, to jest źle. Możemy kuraka. Możemy kuraka do prądu. Przy odrobinie szczęścia i pracowności możesz naprawić najcenniejszy sprzęt albo zwabić. A. Dobre. Dobra. Tak, możemy wyrzucić tą taśmę. Dobra, mamy skaner. Mamy skaner, a czy my nie mogliśmy czegoś zeskanować fajnego? No coś mi się wydaje, że gdzieś mieliśmy coś do skanowania. Nie wiem czasem, czy nie było to gdzieś coś tutaj. Podlećmy sobie szybko. Tu wydaje mi się, że to chyba nie. Nie, ale tu mamy jeszcze tkaninę. Teraz pytanie, czy tutaj czasem nie było czegoś, co byśmy mogli zeskanować. A nie, mogliśmy na pewno to zrobić. Aha, dobra, i to by nam otworzyło po prostu drzwi. Jakbyśmy mieli wcześniej skaner, nie? Czy tu coś możemy zeskanować? Chyba nie. Tu możemy tylko tlenus się nałapać. To dziura w gumie. A, bo tu wycięliśmy to, dlatego nam pokazuje tą dziurę, nie? O, co to? Wyczerpane zasoby. No dobra, tutaj to mi się wydaje, że nic nie mamy ciekawego. O, czekajcie, tu coś jeszcze mamy. Jakieś kajdanki? Ja to przed chwilą tutaj byliśmy, co my coś, czegoś nie zabraliśmy?
Nożyczki. A nie, czekajcie, bo było gdzieś pokazane jakieś kajdanki, nie? Co to? A, dobra, to jest ten. Te tabletki. Czego to jest pokazane są kajdanki? Czy możemy coś z tymi kajdankami zrobić? Kurde, nie wiem. Nic nie mogę zrobić z nimi. Dobra, idźmy, bo zaraz zacznie nam brakować tlenu. Tu widzę jeszcze radyjko. Dobra, kurde, gdzie to... Gdzie tą farbę ołowiową znaleźć? To jest pytanie. Przedmioty. Czekajcie, dobra, co możemy? Możemy zrobić apteczkę z alkoholu i z tkaniny, która dodaje nam 50 HP. To jest fajna rzecz. Napijmy się za to. Głodu. Nie, to nie będziemy marnować. Dobra, ja myślę, że na tym skończymy dzisiaj. Nie wiem, czy tu będzie raz, dwa. Kurde, ja bym zaryzykował i spróbował tam. Ale to chyba w następnym odcinku po prostu spróbuj. Może zaryzykujemy tam dolecieć. Może gdzieś będzie po drodze jakiś ten tlen, jakieś stacje tlenu, nie? No, myślę, że spróbujemy, ale to myślę, że zrobimy w następnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w na kolejnym odcinku. Nara!